Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Blue Tower Defense 6. Jest Safe Mode, a dzisiaj kolejny odcinek z Random Peak Tower. I przepraszam was za poprzedni materiał, w którym pomyliłem się lekko, czyli faktycznie zamiast samolotu postawiłem Saba i byłem święcie przekonany, że to był Sabik. No, mam nadzieję, że tym razem uda nam się to przejść w porządku, bez żadnych takich dziwnych ekscesów. Oby to się udało, bez żadnych problemów. Zagramy sobie dzisiaj naszym mięsistym Petem. Oczywiście mega kozakiem. No dobra, nasz grubasek. Nasz pat grubasek. Oczywiście pamiętajcie o łapeczkach w górę, o komentarzach, o subskrypcjach, jak jesteście nowymi osobami, polećcie to w ogóle znajomym. I zagramy sobie dzisiaj na mapce, która według mnie jest dobra dla pata, czyli właśnie na naszych okręgach, bo postawienie pata po środku da nam wszędzie możliwość bicia, chociaż też chciałem postawić go w taki sposób, żeby jednak on mógł troszeczkę tutaj się mógł wspomóc inne jednostki. To właśnie chciałem powiedzieć. Dobra, pat, jesteś strasznie drogi na początku, ale cię postawimy. I oczywiście pierwsze, co najważniejsze, losowanie. Wylosujmy, kto będzie z nami tym razem. Mam nadzieję, że się znowu nie rypnę i nie powiem coś innego, co tam nie jest. Okej, teraz już wiem. Monkey Ass, czyli mam budować samolot. Tak, samolot, a nie Saba. Chociaż Sabik byłby o wiele lepszy, oczywiście. No ale nie. Samolot. Samolot ma być. Tym razem już się nie rypnę z tym. Mam tego przynajmniej wielką nadzieję, że już tym razem takiego wielkiego błędu już nie będzie. Od razu, skoro mamy taką dużą, taką możliwość postawienia już samolotu na tym etapie, to ja go postawię na koło pata, bo wiecie, niech on go już boostuje, nie sięgnie tutaj. Ej, serio, sądziłem, że da radę go postawić tutaj, w tym miejscu, ale chyba jeśli pata nie ma w tym okręgu, jeśli on tutaj już jest, to niestety, no grubasek robi swoje. Dobra. Będzie on w tym miejscu, tak będzie postawiony. Minimum potrzebujemy trzeci tier, żeby oczywiście lecieć dalej. Dla osób nowych, które jeszcze nie znają tego trybu, potrzebujemy trzeci tier, obojętnie w którą stronę zbudować, żeby móc budować kolejną jednostkę. Tym razem pogramy sobie w pełni, czyli możemy budować do piątego tieru. W ogóle chciałbym tutaj pobawić się troszeczkę tutaj stworzeniem tych wszystkich figurek odnośnie bluesów. Ach, ale mi to po prostu, chciałbym bardzo te figurki właśnie sobie tutaj potworzyć, ale niestety ja się nie znam na grafice 3D. Jeśli ktoś z was bawił się w to, potrafi tworzyć wzory do drukarek 3D, wow, po prostu byłbym mega wdzięczny za małpki. Po prostu małpki, które można wydrukować. Obiecuję, że jeśli ktoś taki wzór stworzy, to na 200% wyślę mu taki jeden druk wydrukowany tylko i wyłącznie dla niego. Oczywiście w Polsce, nie za granicę. Są poradniki oczywiście, jak to tworzyć, ale ja nie jestem dobry w grafice. Ogólnie nie jestem grafikiem, po prostu mój... Ci, co mnie oglądają odnośnie Minecrafta, wiedzą, że estetyką nie grzeszę. Tak to nazwijmy, tak lekko mówiąc. Czy się mylę, co? Czy się mylę? Czy moja estetyka jest po prostu na takim wysokim poziomie, że sam tego nie doceniam? Wszystko jest możliwe, oczywiście. Wszystko jest możliwe. Myślę teraz tylko, w którą stronę pójdziemy. Czy pójdziemy w kierunku dolnym, czyli szybsze bicie? Znaczy, przepraszam, nie szybsze bicie, tylko więcej warstw, więcej balonów możemy uderzyć za jednym strzałem. Aktualnie to chyba są 4 baloniki na takim jednym. Mogę uderzyć, tu bym mógł 8. To jest jedyna różnica. Albo pójść w tą stronę jednak i pójść w kierunku bicia, mieć szansę bicia lidy. Chociaż pamiętajcie, że pacik bije nam lidy, ale pat nie widzi camo i to jest problem u niego. Ale dobrze, on pójdzie pod tą ścieżkę, z tą się jeszcze zastanowię. I wylosujmy kolejną jednostkę. Więc od razu powtórzę to jeszcze raz, jeśli ktoś z was ma umiejętności graficzne, albo w ogóle już kiedyś tworzył takie coś, odnośnie druków 3D, po prostu potrafi takie coś stworzyć, byłbym mega za to wdzięczny i na pewno się odwdzięczę. Wizard Monkey. Okej. W takim razie, nasz Wizard to jest pierwsza jednostka, która tutaj może wspomóc pata. I teraz taką, albo możemy pójść w nim pod górną, pod Arcane Spike, mega mocny, albo pod to jednak usuwanie tego camo. Ja chyba pójdę pod usunięcie camo, ale wcześniej postawię Wall of Fire, żeby nam przynajmniej on już troszeczkę zaczął pomagać, wspierać naszą tutaj linię obrony. Bo to będzie dobre oczywiście. W ten sposób bijemy już camo pancerz,
Oczywiście nie, póki nie mamy tego dolnego upgrade'u, ale już będziemy mogli bić kamo pancerz. Aha, nikt go nie widzi teraz w tym momencie. A dobra, spoko. Jeden nie ma problemu, bo to bronią nasze kolce. Później będzie oczywiście ciężej, więc tego się trzymamy. Oby to się teraz nam udało przejść bez problemu żadnego, bez żadnych ekscesów. Jednakże jednego nie widzimy. Na razie oczywiście, póki nie mamy tego trzeciego tieru, nie widzimy purpurowych kamu. Które już mi raz przegrały gierkę. Bo przeszły mi one. No to nie było zbyt przyjemne. No ale mam nadzieję, że tym razem tego nie będzie. Bo jak będziemy już usuwali kamo, one będą usuwane w dużym... w dużym zasięgu tego kamo usuwane. I oby to nam się wszystko tutaj ładnie ułożyło. Zdecydowanie teraz będzie chyba już lepiej. Myślę, że pójdziemy, jak mówiłem, pod to. A tutaj pójdę już pod dolną ścieżkę wtedy, bo będę mógł zbudować dolną ścieżkę, bo kamo będzie każdy już widział. W tym momencie już każdy widzi kamo. Przynajmniej w teorii, prawda? Przynajmniej w teorii. Ale zobaczmy, kto do nas dojdzie w kolejnym losowaniu, bo to jest bardzo, bardzo istotna sprawa. Będzie to bomb shooter czy bumerang? Bomb shooter. Idealnie. Skoro już każdy będzie widział kamo, to bomb shooter zyska na tym mega dużo. Postawię go tutaj chyba, żeby jednak ten zasięg bardziej był skupiony na tym, na tych dalszych jednostkach, bo jednak tam będą balony, a ja go chcę tutaj pod dolną ścieżkę. A dolna ścieżka to właśnie bardziej jakby ten, tą tylnią flankę ma bronić, bo nie ukrywajmy no, moabów, no na moaby jest taki średniawy może. Daję sobie radę ten oczywiście czwarty tier na moaby, ale no nie ukrywajmy, on jest bardziej w kierunku baloników. Więc tego się trzymajmy. Podfart, no bo niech będzie raczej pod strongi. Chociaż później to pewnie go pod first ustawię i tak czy siak. To i tak będzie mocne. Jak uwierzcie mi, to będzie i tak czy siak bardzo mocne. Chociaż może od razu. Dobra, dajmy go od razu pod strongi. To se i tak czy siak poradzi. Ciebie, dajmy ci ten upgrade'ik. Latanie po środku, czy tobie jest potrzebne? No dobra, dajmy ci to. Kijowym jest to, że marnują się te wszystkie strzały, co są na obrzeżach, na tym. Wiem o tym, no ale mam nadzieję, że to jakoś sobie tam poradzi z tym wszystkim. No oczywiście operacja Dark Storm byłaby mega mocna, ale pierw chcę postawić jednak na to Recursive Cluster. To jest dobre. Teraz zobaczcie sobie na to. Co drugi strzał jest rozpryskiem i to jest po prostu przecudowne. Patrzcie, 1200, że mamy w ciągu chwili. Oni... już niedługo będą po prostu z tyłu za nim. Tym bardziej, że z tym upgrade'em, który bije dodatkowo po dwie warstwy i większe rozpryski jeszcze. No to sobie zobaczcie sami, jakie to ma wyniki. Leci do góry. Leci do góry spokojnie i ich to będzie zaraz przeganiało już. Ale dobra, nie ma, co, nie ma to tamto. Losujemy. Pierwszy moabik przeleciał. Tutaj? I padł? Bomb shooter kolejny. I znowu żałuję, że nie mam Striker Jonesa. On by nam się teraz mega przydał. Kolejny bomb shooter. Chciałbym, żeby on był oczywiście w zasięgu pata. To jest tutaj maksymalnie. Chyba nie będzie. Czy tutaj widać zasięg pata? Czemu nie widać go? Dziwne. Powinno być pokazany jego zasięg, ale niestety go nie ma. No dobrze. To mnie sobie zostawi na kogoś lepszego później. I postawiłbym cię tutaj. No, zasięg powinien mieć. Dobra, w porządku. Tak może być. Od razu strzelamy maksymalny poziom. To będzie dobre. To będzie zdecydowanie dobra gierka. Już tak to czuję. Losowanko kolejne. Co tym razem nam dojdzie naszego tutaj zestawu? Spajki, banana. Banana farm. Idealnie. Ojejku. Purpurówka. Spodziewałem się później, ale ty nie usunąłeś jej. Dobra, damy ci jeszcze to w takim razie. Myślałem, że usunie idealnie, ale jednak jeden mag to jest za mało. Oj, mogłem pójść w tą stronę teraz, tak. Teraz to będzie się odbijało na mnie. Chyba, że usunę. No nie, dobra, nie usuwamy. Nie usuwamy, lecimy dalej. Później mam nadzieję, że to, się jakoś nam unormuje. Postawię farmera. To już kiedyś mówiłem, że farmera mogę stawiać. Mogę farmera sobie spokojnie stawiać. Znowu purpurówki. Coraz bardziej mnie one tutaj niepokoją, bo mam wrażenie, że one mogą mi przejść. Dobra, robimy. Czyli ciebie sprzedajemy i budujemy tą samą, ale tą samą ścieżkę, ale jednak 2, 3 pod tą ścieżkę. Niestety.
Niestety pójdziemy w tą stronę. Wydaje mi się, że to już się może mi bardziej przydać. I tu już budujemy bank. Losowanko kolejne. Dzięki temu, że będziemy mogli te purpurowe bić, będzie to bardzo fajnie, one się nam niszczyły. Bumerang? Okej. Okay. Bumerang jest fajny, bo jeśli będziemy widzieli kamo, to on bardzo ładnie będzie tutaj niszczył. Tylko czy tu, na środku już? Może na środku. Nie spodziewam się piątego tieru, że będę tutaj stawiał, ale gdybym go postawił, piękne miejsce byłoby. Po prostu na piąty tier to byłoby przepiękne miejsce. Idziemy pod tą ścieżkę, nawet damy czwarty tier, będzie mocniejszy i damy mu bicie lidów. Bo skoro już bije kamo, jeśli oczywiście on to kamo usunie, to fajnie byłoby też, jakby jeszcze on bił lidy. To już będzie po prostu przecudne wszystko. Losowanko kolejne. Kto nam dojdzie tym razem? Któż to będzie, kto nam pomoże w naszej gierce? Mam nadzieję, że się z nikim nie pomyliłem. Dart małpka. Mam wielką nadzieję, że tym razem już nikogo tutaj nie rypłem się, że powiedziałem inną nazwę niż była. Oby tak było. Pójdziemy po tą ścieżkę pod strongi, znaczy pod speeda, czyli speed plus większy damage. Zdecydowanie większy damage jest wtedy. I naprawdę to jest warte strzelenia. Zobaczcie sobie na osiągi w ciągu chwili. Oczywiście. Oni, a wy macie ile? 8? 11, dobra. Wizard jakoś jeszcze próbuje ich gonić, ale jak widzicie sami bomb shootery już wygrywają, po prostu już one wygrywają. Zdecydowanie. Operacja Dark Storm, jeszcze więcej tu naszych strzał. Tak, boję się tych purpurowych. Chociaż mam już tą Dart małpkę, więc ona mi tutaj bardzo dużo pomoże. No ale i tak, coś jak jednak warto się tutaj zabezpieczać. Jest inżynier nasz. Ostatnio tego inżyniera ciągle nie było w tych moich random pickach, ale już teraz jest do losowania i można go dorzucić. Tutaj damy go, co? Mhm. I teraz tak, możemy pójść w pułapkę. Pułapka będzie postawiona w tym miejscu. Może się ona nam przydać. Albo pułapka, albo to. Sentry Expert. Nie wiem, szczerze mówiąc, co by było lepsze w tym momencie. Tu miałem jeszcze stunowanie. Podwójne gany i stunowanie. No to kusi. Jeszcze bicie moabów. Dobra, pójdźmy w to. W ten sposób. Pułapka jest tutaj. Boję się, że ta pułapka będzie łapała mi balony już z tej ścieżki. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mamy już maksa. Oczywiście przeoczyłem znowu. 43 tysiące potrzebujemy na to. Troszeczkę dużo poda. Jednak to byłoby fajne. Princess of Darkness już nieraz udowodniła ta jednostka, że jest bardzo mocna w kierunku DDT. Więc pewnie sobie na to pozbieram. Ale możemy wylosować nową jednostkę, więc zobaczmy, co nam dojdzie tym razem do naszej tutaj zabawy. Kolejny inżynier chyba? Kolejny inżynier. Znowu ta sama ścieżka? Postawić mógłbym tutaj. Wtedy byłaby ta ścieżka już na samym końcu. On postawi pułapkę w tym miejscu. Zróbmy tak. Mamy pułapkę, mamy podwójne gany i bijemy od razu tymi kolcami, czyli blokujemy ich. Tak, po prostu stun będziemy mogli wtedy mieć. To jest bardzo fajny upgrade'ik. No dobra, spokojnie. Teraz zbierajmy kasę. Losujmy oczywiście. Staramy się zawsze nie zostawiać tutaj takiego pola do zabawy. Super małpka. Oj, ona mnie przystopuje teraz już. To już jest ta jednostka, która nas stopuje bardzo, bardzo mocno. Teraz nie wiem, czy postawić ją tutaj, czy tutaj może jednak. Może tu. Ale ja go tylko postawię. Chyba tak. Tylko go postawię. Oczywiście, no chciałbym pójść nim w kierunku Sanavatara. Ale to jest drogi upgrade. Oczywiście to jest bardzo drogi upgrade, a mam tylko jedną farmę i przez długi czas nie mam szansy na wylosowanie innej. I to będzie problematyczne. Mam oczywiście te boosty. Powinienem je wykorzystywać trochę częściej, ale na razie nie czuję potrzeby, nie czuję jakiegoś zagrożenia takiego wielkiego, żebym faktycznie musiał strzelić sobie boosta po naszej pannę. Już przegoniłeś? Już tego pierwszego bomb shootera, który był postawiony jako pierwszy, ale jest dalej, czyli ma mniejszy zasięg, już go przegonił, ale ten ciągle jeszcze jest na przodzie.
Oczywiście nie będzie to długo, bo no nie ukrywajmy, Moabki czy BFB są naprawdę kozackie te duszki nasze. Tylko muszą się postawić z tej strony, żeby lecieć od razu na górę. Wtedy to jest oczywiście mega, mega mocne. Jak są tutaj u dołu, to one zanim dolecą, to już wszyscy giną. Więc oczywiście wtedy nasz bomb shooter ma przewagę, ale jak widzicie, no goni. Goni on bardzo mocno tutaj jego. Nasza kasa oczywiście też leci bardzo fajnie do góry. Nice, nawet szybko. Nawet bardzo szybko. Może wziąć sobie to? Nie wiem, szczerze mówiąc. Chyba nie, chyba nie. Bo tu i tak jakbym zamroził kasę teraz. I tak bym zamroził kasę. Zbierajmy grzecznie pieniążki. Zresztą to kusi, prawda? Bo to wtedy mam 10 tysięcy plus bonus jest 3. A dobra, strzelmy to. Dobra, niech stracę. Niech stracę, jak to się mówi. To nam się w tym czasie nazbiera, więc de facto to nam jakby odda tą kasę, którą zainwestowaliśmy. Free play, lecimy oczywiście dalej, rzecz jasna. Wiadomo, że to później będę musiał spłacić, prawda? Ale i tak chyba to opłaci się. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tak mi się przynajmniej wydaje. Czemu ja tych skilli nie używam? Zresztą mówiłem przedtem, że tych skilli ja ciągle nie używam. Nie wiem, nie mam pojęcia czemu. One są bardzo mocne. Powinienem je ciągle posłużywać. I teraz pytanie. Ile jednostek pomyliłem tym razem? Gdzie powiedziałem, że stawiam kogoś innego, niż faktycznie postawiłem? Mam nadzieję, że tym razem się nam udało to bez błędu zrobić. San Avatar. No i dobra, w takim razie losowanko. Kto do nas dojdzie jako kolejna nasza jednostka? I uwaga, będzie to Alchemik. Alchemik, dobrze. Bardzo, bardzo dobrze. Jest to idealna jednostka dla nas aktualnie. Postawiłbym go jednak tak, żeby zboostował co najwyżej jeszcze. Ale ja chciałem, żeby priorytetem był dla niego i tak czy siak. Nawet może tylko i wyłącznie San Avatar. Zależy mi na nim, żeby on miał te buffy nasze wszystkie. Żeby on w 100% te buffy nasze uzyskał. I chyba się udało. Jest tylko on boostowany. Chyba tak. Chociaż i tak bardzo rzadko. Jest serio, jest bardzo rzadko on boostowany. O co, come on? Dajmy pod last go. Czemu tego tak rzadko boostujesz? Ej, o co, come on? O co, come on? Co, jak on bije, to nie może boostować? To byłoby ciekawe. Nawet nie wiem, przecież mówiąc, jak to jest aktualnie. Bo to wygląda, jakby on podczas bicia nie mógł boostować. Okej, okay, myślałem, że to jakby jest równoległe, ale chyba nie. Mortar. Okej, okay, skoro mamy Mortara i mamy naszego tu kolegę, może to wykorzystajmy, postawmy Mortara koło niego. Teraz potrzebuję 48 tysięcy, jest to strasznie dużo. Jak się domyślacie, już nigdy więcej nie zbuduję. Czemu ja tego nie usunąłem? Długo to było, prawda? Długo ten ekran był tutaj, ale mam nadzieję, że aż tak bardzo wam on nie przeszkadzał. Wiem, przeszkadzał, wiem. Tak. Na pewno wam on przeszkadza, no ale cóż. Niestety nie poradzę. Jak nazbieramy tutaj na pełne wybranie, taką rundę 7, jeśli do tego czasu dożyjemy, to zbudujemy oczywiście ten upgrade'ik, bo powinniśmy tą kasę już wtedy nazbierać w pełni. Tu mamy zawsze te 10 tysięcy do wzięcia. Teraz byśmy mieli 30 tysięcy prawie, jeszcze 18 tysięcy potrzebujemy. Więc mówię, jak to byśmy nazbierali do końca, wtedy oczywiście jesteśmy w stanie to zrobić wszystko. Speed. Muszę korzystać z tych speedów jednak, bo nie robię tego. Po prostu tego nie robię i przez to nie korzystam. A, i to też byłoby dobre. O, shredderek byłby spoko, prawda? Shredderek byłby spoko, zdecydowanie. Postawię cię wyżej jednak. I wiecie, jak on usuwa im to opancerzenie, to będzie, no, nam pomocne dosyć mocno. Okej, teraz tutaj. Speed, tutaj potrzebujemy speeda. No dobra, czy on postawił drugą pułapkę? Czy mi się wydawało tylko? Chyba tak. Był chyba dwie pułapki.
Okej, okay, nice. Ej, wybudujemy to szybciej. Nawet już za chwilkę to zbudujemy, jeśli tą rundę przeżyjemy. Oj, ona będzie ciężka. Ta runda będzie mega ciężka. Dajmy go tutaj. Bo zaraz polecą nam właśnie one. DDT. Każdy ma usunięte kamo? W większości chyba tak. Kajtas tutaj. Speed. Będziemy musieli wyjść chyba. Coś tak czuję. Tak na styk zrobimy to. Chyba będzie na styk. Na styk. Dosłownie na styk to będzie. Dobra. Kredyt to. No i dobra. Teraz już będzie łatwiej. Będzie zdecydowanie łatwiej. Dobra. Teraz już tylko zostaną nam balony głównie do rozwalania, no bo on sobie radzi. Mortal pod 0,25 jest naprawdę kozacki. Teraz jemu się przydała co wioska chyba, prawda? Żeby zawsze widział kamo. Nie, on zawsze widzi kamo. Dla speeda nawet. O, dla speeda byłby spoko. Kolejny samolot, okej. Okay. Skoro mamy samolot, to jest pewnie nie boostowany już. On jest boostowany głównie. Stawmy tutaj go. No tak, tu go postawmy. Załóżmy, że będzie usuwane kamo zawsze. I pójdźmy w tą stronę. Dobra, on też jest boostowany dzięki temu. I oby to nam wystarczyło do wygrania. Patrzcie, runda 99. Radzimy sobie wręcz idealnie póki co. Po prostu idealnie idzie nam. Nice, o to chodziło. Ile jest badzik? Badzik wbrew pozorom nie ma żadnych szans z tym naszym setupem. Uwierzcie mi, bady nie ma szans. Widzicie? Tak się kończyła się walka z Badem. Tylko czekajcie. Właśnie. No, on jest dobry na Bada. On jest dobry na Bada. Nie ma co. Okej, spowolnienie poszło. Idealnie zniszczony. No i on też oczywiście nie ma szans. Co to zongi są? W przypadku tej jednostki zongi nie mają znaczenia. No i idealnie. Gierka wygrana. Wybiera łatwo. Zmieniam oczywiście ułożenie teraz tego. Jak on się już podpalał przy wylocie, co mi przeszło? Pytanie znowu do was. Co mi w tym momencie przeszło? Przecież tutaj są balony. Ceramika mi przeszła? Musiała ceramika chyba przejść. Ale ja nawet nie widziałem, żeby ta ceramika była na tamtym miejscu w ogóle. Dobra, nieważne. Mniejsza z tym. Gra jest wygrana. O, tak, nowy dzień się zrobił. Tak, nagrywam znowu bardzo, bardzo późno. Nowy dzień się zrobił, do zebrania jest już wszystko, chociaż to chyba było wcześniej do zebrania? Chyba było, bo widzę, że tutaj jest godzina, że to nawet już zacząłem kolejnego dnia. Jest po pierwszej w nocy jak coś. Więc jeśli się plączę troszeczkę, to głównie z tego powodu. Dobra, dzięki wielkie za oglądanie tego materiału. Pamiętajcie o komentowaniu, lajkowaniu i widzimy się w kolejnym odcinku z Bloonsów, bo Bloonsy nie przeminą. Na razie, hej, hej, pa!